dobry, panie trucicielski. Dzień dobry, pszczółko Polu. Widzę, że ostro zabrał się pan za porządkowanie swojego gospodarstwa. Postanowiłem przystosować swoje gospodarstwo do XXI wieku. Chcę, żeby było ekologiczne. Segreguję już śmieci, zamontowałem kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne. Wszystko dzięki twoim radom, pszczółko. Bardzo miło mi to słyszeć. Jakie ma pan najbliższe plany? Muszę zlikwidować tę zrujnowaną jeszcze przedwojenną elektrownię wodną, która do niczego się i tak już nie przydaje. Ależ nie! Niech pan tego nie robi! Proponuję ją raczej odnowić. Przecież płynąca woda to kolejne odnawialne źródło energii. Mógłby pan produkować prąd na potrzeby własne oraz lokalnej społeczności i wcale nie zanieczyszczać środowiska. Wytworzenie energii dzięki wykorzystaniu wody jest wielokrotnie tańsze niż w tradycyjnych elektrowniach i pozwala oszczędzać surowce naturalne, jak węgiel czy ropa. No proszę, o tym też nie słyszałem. Dobrze, że się spotkaliśmy, zanim zacząłem rozbierać ten skarb. Okazuje się, że ludzie, którzy tu żyli kiedyś, mieli sporą wiedzę o możliwościach, jakie daje przyroda. O tak, kiedyś ludzie współpracowali ze środowiskiem naturalnym, zamiast je tylko eksploatować. To dawało obustronne korzyści. Należy koniecznie powrócić do dobrych nawyków.